Kolejny dzień i kolejny rekord. Minionej doby w całej Polsce było 13 632 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 153 osoby. Rząd nie chce dłużej czekać i wprowadza kolejne obostrzenia. Czerwona strefa została rozszerzona na całą Polskę. Jeżeli ta tendencja by się utrzymała, to w przyszłym tygodniu, patrząc właśnie na taki wykładniczy charakter rozwoju pandemii, będziemy narażeni na ryzyko testowania 20-25 tysięcy dziennych zachorowań. Taki scenariusz jest już scenariuszem gorszym od czarnego. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w dobie zwiększonej liczby zachorowań działania rządu muszą być bardzo zdecydowane. Nas bardzo, bardzo niepokoi to tempo przyrostu. Musimy zahamować przyrosty zakażeń i obostrzenia, o których zaraz powiem, będą miały swój skutek za 10-14 dni. Mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli przekazać nieco lepsze informacje wraz z tym. Wśród nowych obostrzeń są m.in. nauka zdalna dla klasy 4-8 szkół podstawowych, zamknięcie sanatoriów, ograniczenie liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach do 5, czy ograniczenie działalności gastronomii tylko do serwowania dań na wynos. Dzieci i młodzież do 16 roku życia w godzinach od 8 do 16 nie będą mogli wychodzić z domu bez opieki dorosłych. Rząd zaleca też seniorom powyżej 70 roku życia, żeby nie wychodzili z domu. Nikt nie będzie siedział za karę w domu. Są od tego maseczki, można założyć i można wychodzić. Ja nie mam zamiaru siedzieć w domu. Trzeba się podporządkować, no to dlaczego mam się nie podporządkować, skoro to ma po prostu jakoś wstrzymać tą straszną zarazę. Nowych obostrzeń najbardziej boją się lokale gastronomiczne. W tym momencie już zaczynamy myśleć o ograniczonej karcie, zmniejszonej liczbie zamówień. I zablokowanych zamówieniach, jeśli chodzi o alkohol. Rząd już zapowiedział, że będzie pracował nad pomocą finansową dla branży gastronomicznej, ale konkretów premier nie przedstawił. Przed dużym wyzwaniem stoją teraz nauczyciele, ale i rodzice. Na pewno szkoły w tej chwili już mają pewne doświadczenia po okresie tej pierwszej fali pandemii, więc są lepiej przygotowane zarówno pod względem sprzętowym, jak i umiejętności korzystania z platform komunikacyjnych. Na pewno organizacyjnie dyrektorzy również mają doświadczenie i z pewnością będą sprawniej i szybko wdrażać te nowe obostrzenia. No niemniej jednak kształcenie zdalne nie będzie przynosiło nigdy takich efektów jak kształcenie stacjonarne. Na zaostrzony rygor epidemiczny musi przygotować się teraz również Kościół. W kościołach w strefie czerwonej, wiadomo, obowiązuje limit jednej osoby na 7 metrów kwadratowych. Zatem będzie konieczne wyznaczenie tej liczby, dopuszczanej liczby uczestników niedzielnej Eucharystii. Ksiądz arcybiskup podtrzymał dyspensę od obowiązku udziału w niedzielnej mszy świętej. Część obostrzeń ma obowiązywać przez 2 tygodnie, chyba że sytuacja się nie poprawi, wówczas zostaną przedłużone, a mogą też dojść kolejne.